Hej, witam Cię, zapraszam Cię na nasz następny, kolejny program. Dzisiaj będziemy mówić na temat w ogóle, co to są walki w umyśle i walki w naszym własnym tutaj intelekcie, w ogóle w naszej woli. Dzisiaj byłam fryzjera, podoba Ci się moja fryzura? Mam nadzieję, że Ci się podoba. Trochę mnie krótko obcięli, ale mi się podoba, może być. I właśnie tak jak list do Koryntian z drugi mówi nam tak, że bo któż może dowiedzieć się i poznać i zrozumieć, co przychodzi przez umysł człowieka, oprócz ducha ludzkiego, który jest w nim? Podobnie nikt nie jest w stanie rozróżnić, poznać i zrozumieć myśli Boga, tylko Duch Boży. Czyli po prostu walka, największa walka to jest tu, w naszym umyśle, bo jak umysł zaczyna rozumieć pewne rzeczy, to zaczyna po prostu iść i do przodu i zaczyna rozumować i wie, o co chodzi. Ale jeżeli rozum człowieka nie rozumuje, że pewne rzeczy się dzieją ponad nasze zrozumienie, to wtedy nie wiemy, co się dzieje. I słowo mówi, że my możemy zrozumieć to, co umysł człowieka myśli, prawda? Co nas motywuje w ogóle, co nas zachęca. Tak samo jest w stanie rozróżnić myśli Boga tylko Duch Boży. Czyli życie duchowe to życie polega na tym, że nie polegamy na zmysłach, nie polega na tym, co widzimy, czujemy, dotykamy, wąchamy, ale to polega na tym, co jest w naszym sercu. Bo każdy, kto przyjmie Pana Jezusa do swojego serca, tak jak list do Rzymian mówi, że jeżeli w sercu uwierzysz, list do Rzymian 10, jeżeli w sercu uwierzysz i ustami wyznasz, że Jezus jest Bogiem, zbawiony jesteś. Czyli zbawienie przychodzi przez to, że opieramy się na Bogu, opieramy się na Panu Jezusie i mówimy, Panie, do Ciebie należę. I Ty jesteś moim Bogiem i ja chcę, żebyś Ty po prostu mnie prowadził dzisiaj, żebyś Ty po prostu był ze mną, prawda? I jak tak mówimy, to Bóg zaczyna po prostu w nas działać, zaczyna nas zmieniać, zaczyna nas prowadzić. I nasz duch wewnętrzny łączy się z Duchem Bożym. Nasz duch jest w naszym sercu i on łączy się z Duchem Bożym, ale nasz rozum rozumuje po prostu po ludzku, rozumuje na to, co patrzy, co widzi. I jak na przykład człowiek jest głodny, to wtedy zaczyna się usta otwierać, zaczyna się w ogóle, człowiek zaczyna panikować, człowiek jest zmęczony, tak samo. Człowiek widzi cokolwiek, to po prostu umysł reaguje. Ale Duch Boży jest duchem takim, który zaczyna działać w nas przez Pana Jezusa i łączy się z naszym duchem ludzkim i wtedy po prostu stajemy się jednością z Bogiem, ale to jest zrozumiane przez serce, to nie jest zrozumiane przez umysł, tylko to jest zrozumiane przez serce. I czasami, jak Bóg działa, czy przez nas, czy przez innych ludzi, to nasz umysł będzie się denerwować, będzie wyprowadzony z równowagi, dlatego że jak żyliśmy wcześniej bez poznania i objawienia, jaka jest wola Boża, to żyliśmy w oparciu na swoje własne emocje i Bóg chce to wstrząsnąć w nas. Bóg powiedział, że wszystko się wytrząśnie, co jest niezbudowane na Jego fundamencie. Bóg chce, że budować nas na skalę, tak jak Mateusz 7 mówi, prawda, 24, że jesteś zbudowany na skalę i przychodzi deszcz, sztorm, burza przeciwko tobie i się nie ostoi, dlatego że twój dom stoi na skalę. Ale są dwa domy, jeden zbudowany na skalę, drugi na piasku. Obydwa wyglądają tak samo. Obydwa są, wyglądają pięknie, ładnie, rosną, ekstra wszystko się układa, ale jak przychodzi sztorm, burza, fale, morze, bo na każdy dom przyjdzie, na każdą sytuację przyjdą sytuacje, które są czasami trudne, na każdą relację, w każdej rodzinie, jak my wtedy reagujemy? Czy my reagujemy, że będziemy stawać na skalę? Czy będziemy stawać na piasku, to wykaże to, jak przejdziemy przez ten test. Bo testy przychodzą na każdego z nas, próby przychodzą na każdego z nas i nasz umysł rozumuje po ludzku. Tak jak list czytaliśmy w ogóle tutaj, mówił nam 1 Koryntian 2:11. Ale Duch Boży po prostu zaczyna rozumieć w nas. Myśli Boga są zrozumiane przez Ducha Bożego, który Duch Święty przychodzi i zaczyna, my stajemy się świątynią żywego Boga. To jest niesamowite, że Bóg wybrał człowieka, który otworzy się na Pana Jezusa, żeby zamieszkać w nim. Bo dla człowieka to jest niepojęte, nie do zrozumienia, ale po prostu Bóg, Boża miłość daje nam po prostu to zwycięstwo, że Bóg chce sam mieszkać w nas i chce nas prowadzić. I to jest właśnie zwycięstwo dla każdego z nas, że możemy po prostu Jemu ufać i możemy pójść za Nim. Dlatego objawienie Boże polega na tym, że ufamy Bogu sercem, nie naszymi umysłami, nie naszymi intelektami, jakkolwiek to się nazywa, Bóg powiedział, że kto polega na swoim rozumie, to jest głupcem, więc nie chcę
być po prostu głupcem, tylko chcę polegać na tym, co Bóg mi mówi. Chcę polegać na Jego prawach, na Jego zdolnościach. I dlatego po prostu Bóg mówi zawsze, że droga Boża to jest droga miłości. To nie jest droga obrażania się jeden na drugiego. To nie jest, że o tym mnie zraził. My musimy po prostu nauczyć się większej miłości, niż która po prostu przychodzi. Bo ludzie będą nas w świecie ranić. Ludzie będą w świecie czasami różne sytuacje się dzieją. Dlatego, że po prostu ludzie są ludźmi. Każdy z nas jest człowiekiem, ale Bóg jest Bogiem, który przebacza i musimy szybko podjąć decyzję, że nauczymy się przebaczać i przychodzić do Pana i prosić Jego o to, żeby On z nami już nas zamieszkał, nas budował i nas wspierał. I żebyśmy po prostu, jak będziemy przechodzić przez doliny i góry, żebyśmy szli. Psalm 23 mówi, idź przez ciemną dolinę. Nie zatrzymuj się, tylko idź, przechodź przez. My musimy przejść przez i się nie przejmować. Możemy pomyśleć, o, ten mówi o nas to, ten mówi o nas tamto. To tym się nie przejmuj, bo to są rzeczy, które po prostu przeminą. Bóg jest Bogiem, który chce dać ci siłę od Niego pochodzącą. To jest siła zmartwychwstania, gdzie po prostu wszystko wydaje się nawet walić, ale ty w tym momencie podejmujesz decyzję, że będziesz chodził na zielonych łąkach, będziesz na skale stał, że jak burza sztorm przyjdzie, zamkniesz okno, drzwi, buzię swoją, uszy swoją, zamkniesz na rzeczy negatywne i powiesz, Boże, ja zamykam wszystko teraz i zaczynam ufać Tobie, ja nie rozumiem nic, ale Ty mnie prowadź. I Bóg wtedy zaczyna Cię prowadzić po prostu po zielonych łąkach i Twój umysł, czytając Słowo Boże, zaczyna rozjaśniać się, zaczyna po prostu widzieć rzeczy, nawet w ciemności, przez tunel. Jakieś taką miałam wizję, że po prostu my, ludzie światłości, stoimy czasami po prostu w tunelu, pod koniec tunelu, albo już wyszliśmy z tunelu i stoimy i nie idziemy do przodu. A i ludzie, którzy szli z tyłu dalej w ciemności, byli w tunelu głęboko, nie mogli wyjść do przodu, dlatego że ludzie światłości blokowali ten tunel. I dlatego my musimy robić postępy na wyżynach. Habakuk 3 mówi, że czyńcie postępy na wyżynach. Czyńcie postępy po prostu wśród cierpienia, wśród trudności, wśród podjęcia decyzji różnego rodzaju. Czyńcie postępy, idźcie krok za krokiem. I to Bóg chce, żebyśmy każdego dnia szli i czynili postępy dla Niego. Żeby nasz umysł był umysłem Chrystusowym, żebyśmy po prostu mogli zamieniać, rozróżniać sytuacje, że w danej sytuacji okej, na przykład możemy powiedzieć, no jaki dać przykład, na przykład ktoś się z kimś pokłócił, prawda? I naturalnie, jak się z kimś pokłócimy, szczególnie na kimś nam zależy, może to być nasz mąż, żona, brat, siostra, czy znajomy, czy ktokolwiek, to po prostu naturalnie to nasze emocje biorą górę i mówimy, a, oddam mu ząb za ząb, a Bóg mówi nie. Bóg mówi, przebaczaj 77 razy 7. Pytali się Jego uczniowie, ile razy mam przebaczać? On mówi, 77 razy 7. Dziennie, w nieskończoność. Po prostu my mamy wziąć, zaprzeć się samego siebie i podjąć decyzję chodzenia w pokorze Bożej i podjąć decyzję, że nie będę chodzić według swojego zamysłu, co jest ludzkie, bo mnie ktoś zdenerwował, wyprowadził z równowagi czy cokolwiek, ale podejmę decyzję, że nie. Okej, Panie, to jest większe coś niż moje zdenerwowanie. I ja podejmuję decyzję, że będę kochać Ciebie w moim sercu. I Ty przyjdziesz do mojego serca, to dasz mi siły do tego, żebym mógł chodzić, stawiać na skalę. I jak sztorm przyjdzie i burza, ja nie będę reagować na to, co druga osoba mi wytyka czy mówi, tylko przebaczę. Przebaczę, a jeżeli moja wina, powiem przepraszam i pójdę dalej do przodu. Dlatego, że Bóg jest Bogiem miłości. Gdziekolwiek idziesz i podejmujesz decyzję, gdzie jest pokój, tam jest Bóg. Supernaturalny pokój. Może być wszystko inne, może się trzęść, każdy może być przeciwko tobie, ale gdzie jest pokój, tam jest Bóg. Także Bóg jest Bogiem supernaturalnego pokoju i to możemy się tego trzymać. Bóg jest Bogiem supernaturalnej cierpliwości, długo cierpi. Tak jak list do Galatów mówi, żebyśmy byli owocni, pełni owoców. Tak jak gruszka wydaje gruszę, jabłko, jabłko, śliwka, śliwkę. Tak samo my, dzieci Boże, mamy wydawać po prostu owoce Ducha Świętego. Duch Święty jak mieszka w nas, jak my go przyjmujemy jako Boga, Króla, Pana, Zbawiciela, tego, który nas pociesza, który nas umacnia, który nam daje zwycięstwo. Bo przyjmujemy, najpierw musimy przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela naszego, Rzymianie 10. Jeżeli ustami wyznamy i w sercu uwierzymy, że Jezus jest Panem, naszym Panem, ponad każde światłości, ponad każde ciemności, ponad każde zwierzchności, będziemy zbawieni, ponad każdą osobę. Jezus, nie każdy, nie jakikolwiek człowiek, nie jakakolwiek sytuacja, nie jakakolwiek w ogóle sfera polityczna, czy zarządzająca, czy jakiekolwiek inne ludzkie opinie, ale Bóg, sam Wszechmogący Bóg, który przychodzi do Ciebie w imieniu Pana Jezusa. Jezus przychodzi do Ciebie. Jak przyjmujesz Jezusa do swojego serca, to miłość Boża przychodzi do Ciebie, która mówi, że jak Jan 3,16 mówi, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna, żebyś nie zginął, ale miał życie wieczne. I wtedy na objawienie po prostu, gdzie jest Pan Jezus, gdzie jest Bóg Ojciec, przychodzi Duch Święty, który pociesza, umacnia, który daje Ci zrozumieć, że serce będzie Ci prowadzić. A serce to jest taki cienki, delikatny głos.
Duch Święty mówi do serca i mówi: a, to zrób, a, tego nie rób. I im więcej zaczynamy po prostu być posłuszni temu, ten głos zaczyna być coraz bardziej jak gdyby aktywny w nas i zaczynamy po prostu rozumieć pewne rzeczy, prawda? Przez to, że Bóg do nas mówi. I zaczynamy słuchać Ducha Świętego i Duch nas wtedy prowadzi. Wtedy nasze myśli stają się słabsze. Wtedy po prostu stają się słabsze. Nie, ten głos myśli, ten głos emocji, ten głos swojego własnego ja, takiego wywyższania się, zaczyna się obniżać i to, co masz w sercu, po prostu działalność Ducha Świętego zaczyna po prostu wzrastać w tobie, we mnie. I to tego ci życzę, żebyś po prostu był człowiekiem duchowym, niezmysłowym, żeby po prostu duch cię prowadził, żebyś mógł się zatrzymać w miejscu na zielonych łąkach, na skale i powiedzieć: Panie, co ty chcesz w tej sytuacji powiedzieć? Ja nie rozumiem, mnie to wszystko tutaj może denerwować, ja mogę przechodzić przez doliny, ale chcę iść do przodu, żeby ci, którzy są w tunelu, mogli wyjść, mogli pójść do przodu, bo to nie tylko dla mnie i dla ciebie, ale dla wielu ludzi, którzy jeszcze nie znają Boga, że mogli uciszyć się, uspokoić się, wyjść z niedoli, wyjść z ulicy, wyjść z załamania i zacząć żyć. Jan 10:10 mówi, że drugi B część, że Pan przynosi życie w obfitości, żebyśmy żyli w obfitości. Niech Cię Bóg błogosławi i miej wspaniały tydzień, bądź błogosławieństwem dla wielu innych. Cześć, do zobaczenia. Bye.